50 lat temu z linii produkcyjnej instalacji NP ówczesnych zakładów chemicznych Police zeszła pierwsza partia polickich nawozów. Wieloletni pracownicy spółki, choć nie byli naocznymi świadkami tego wydarzenia, mają na ten temat rozległą wiedzę. Kazimierz Krasowski, który ze spółką jest związany ponad 45 lat, dokładnie pamięta, jak produkcja ewoluowała i jak pracowała pierwsza instalacja. Zaprojektowana została w technologii Doroliver. To jest technologia z połowy ubiegłego wieku i miała za zadanie produkować nawóz dwuskładnikowy NP, czyli fosforan amonu, popularnie nazywany DAP-em. Technologia Doroliver wykorzystuje tak zwaną granulację mokrą, co oznacza, że wymaga więcej energii, by odparować z produktu wodę. Podobną metodę wykorzystuje instalacja NPK1, która została wybudowana w 1974 roku. Nawozy NPK2 zaś zaczęto produkować na początku lat 90. ubiegłego wieku półsuchą metodą Faisonsa. Nowa instalacja powstała w ramach programu azotowo-fosforowego. W ramach tego programu azotowo-fosforowego powstało drugie ujęcie, druga pompownia wody chłodniczej. Powstała cała dekarbo, demi, obiegi chłodnicze, powstał amoniak, powstał mocznik, NPK2, powstała nowa pakownia po tamtej stronie i powstało EC, a oprócz tego tutaj po tej stronie wybudowano siódmy ciąg kwasu siarkowego i czwarty ciąg kwasu fosforowego. Dziś produkcja nawozów wygląda inaczej, chociażby z uwagi na wymagania normowe. Współczesne granule nawozowe są większe, a przy ich produkcji wykorzystywane są bardziej ekologiczne rozwiązania. Dawno, dawno temu opalaliśmy tutaj te komory spalenia, były zasilane mazutem. W związku z tym, że mazut posiada dużo związków siarki, no, ekologia wymagała, żeby te związki zlikwidować. I zmieniliśmy instalację na zasilanie gazem ziemnym i tutaj w związku z tym była wybudowana właśnie inwestycja, redukcję gazu z pierwszej, drugi stopień, bo jak wiemy, no gaz tutaj na zakład przychodzi pod bardzo dużym ciśnieniem, a palniki no są jak zwykłe kuchenki gazowe, tak, pod małym ciśnieniem. Z uwagi na wymagania i regulacje prawne, jakie na przestrzeni czasu zachodziły na rynku agro, instalacje musiały przejść szereg modernizacji. Zmodernizowano strategiczne węzły oraz urządzenia, a instalację NP, która niegdyś realizowała tylko produkcję nawozów dwuskładnikowych, przystosowano do nowego produktu – nawozów trójskładnikowych typu NPK. Polifoska 5, Polifoska 6 oraz Polifoska 8 to poza DAP-em najbardziej rozpoznawalne nawozy na rynku polskim. Dodatkowo został dobudowany węzeł dozowania soli potasowej, żeby po prostu powstawał nawóz trzyskładnikowy. Rozbudowany został również węzeł zasilania tutaj kwasem pohydrolitycznym, który jest transportowany z bieli. Grupa Azoty Police jest dziś zaliczana do największych producentów nawozów w kraju i jednego z największych polskich eksporterów. Ostatnie 5 dekad pozwoliło wypracować technologie, które starają się sprostać zapotrzebowaniom rynku i tworzyć zróżnicowane nawozy. Najstarsi pracownicy podkreślają, że nie byłoby to możliwe bez wkładu i zaangażowania załogi.